Witajcie widzowie, ja nazywam się Simon i witam was w odcinku z Heroes and Generals, tak, drugi odcinek. Widzicie ten odcinek pewnie po jakiejś grze albo już po wcześniejszym, nie wiem kiedy to się pojawi. Tatę ugram na szybko, a witam was dzisiaj w kolejnym odcinku. Dzisiaj rozpoczynamy bitwę na terenach Brytanii. Ostatnio byliśmy w Danii, dzisiaj jesteśmy w Brytanii. I jesteśmy przy Portsmouth, czyli przy jednym z portów. I dzisiejszym naszym zadaniem jest noc. U mnie nie ma na szczęście nocy. Obrońca, lekkie zachmurzenie, wysoka. I musimy odepchać atak Niemców. Co nie będzie łatwe. Nie mówię, wiecie, jak powinno być, tylko no. Znaczy nie mówię tej nazwy, wiecie, tej normalnej, tylko mówię Niemcy. No i tak, szczegóły jest 18 na 17. Żadnych pojazdów czołgów nie będzie, dlatego nie będzie tak ciekawie jak w ostatnim odcinku. No ale może coś będzie. Dobra, jest noc, jak mówiłem, więc będzie trudno zobaczyć kogokolwiek. Jest lekkie zachmurzenie. Jest na szczęście u nas broni się piechota zmechanizowana. Aha, czyli robią desant. Kurna, szkoda tylko, że nie dodali, nie ma żadnej mapy takiej typowo pod desant, czy coś takiego. No ale wiecie, to jest... Czy trochę to wygląda jak desant? Ale no niestety, nie poradzimy. To studio, wiecie, to jest małe studio, to jeszcze tu jeszcze zajmuje się tym Heroes and Generals, dodaje broni w ogóle, więc trzeba czekać. Znaczy, by mi już ucieszyło, jakby nie zrobili takich... Zrobili, albo zrobili po prostu... Albo zrobili ten... w mapach tych całych swoich... idealne odwzorowanie mapy z tych czasów, w których się gra rozgrywa, czyli z czasów II wojny światowej. Na przykład mamy w grze Paryż, to mamy mapa pokazaną, jakie całe miasto Paryż z 1940 czy tam 44. Bo wtedy to by fajnie, ciekawie wyglądało. No i patrzcie, zostawili mnie. Czekajcie, tylko jedną rzecz na szybko zrobię. A, czekajcie, bo... Właściwości... Przeniesiemy... Nie, tutaj, tylko tutaj. O, tutaj? I powinno być spoko. Czekajcie, wezmę panel sterowania szybko. Panel... Okej. Okay. Czekajcie. Panel... sterowania. Znaczy, się pytacie, o co ja robię, to troszeczkę zwiększam sobie jedną rzecz. Mam na myśli tutaj opcje zasilania i wysoka wydajność. Dobra. Teraz to powinno teraz ciekawie wyglądać. Co to jest? A nie, to jest pojazd, dobra. A, dobra. Już wiem. On nie idzie szturmować, tylko tutaj zostanie, dobra. Właśnie, to jest chyba ten pojazd zjadowczy. No, tak mi się wydaje. No dobra, idziemy na C3. Mamy dwie strony ataku Niemców. Atakują z C, z punktu D i z punktu C. No i dobra. Tylko teraz znaleźć... No nie można zniszczyć radia. Czemu ten pojazd się w ogóle nie porusza? A najgorsze jest to, że nie mam żadnego... Nie mam niczego, czym mógłbym się przemieścić. O kurczę. Słyszę tam mnóstwo broni. To nie będzie proste. Ukryję się tutaj w tych... Jak będzie idealna chwila, to ja się położę. Albo raczej kucnę. O kurna, M4 z tuleją odłamkową. Słyszę karabiny maszynowe. Nie wierzę! Ja myślałem, że oni przyjadą obok mnie, a tu proszę. I tak z Szymona zostały mielone. Ja nie jestem generałem, dobra. Jest tutaj jakiś rower w ogóle? Naprawdę? Nie ma nic?
Tylko muszę biec i kurna ciąć materiał. No nawet patrzcie, no taka bida, że nawet rowera. A nie, jest rower, dobra. Już się bałem. Oho, proszę, jak się bawią. Co ja mam, że gdzieś są pod mostem? Mogłem rzucić granata, stary Szymonie. Co ty zrobiłeś? Znaczy, nie stary, bo nie mam. Nie jestem stary. Dobra. Jest. Serio? Czemu tu nie ma w ogóle żadnych samochodów? Tylko same rowery. Znaczy. A, w sumie. Czołgi by się tutaj przydały, ale tutaj musi niestety na wszystko zaradzić piechota. Ej, ty, a gdyby tak to. Ej, to nie jest zły pomysł. Słyszę tam, że się bawią, dobra. Są czołgi. Czyli są czołgi, tylko po prostu. Uwaga, epilepsja będzie trochę. Da, rzucam granata, kurna, koniec, się bawimy, tak. No halo, się utknąłem. Ej, to jest nie fair, bo utknąłem. Ale się skupiłem. I to w sumie za bardzo nawet się skupiłem. O, jest, it's my dude.
Znaczy taki fajny, to jest fajny duży czołg. Do tym. O nie, tam się dymi, Andrzeju, spokojnie, idę ci na pomoc. A reszta sobie stoi, super. Czyli mamy czołgi, dobra. Nie za... A, dara, doszły dopiero posiłki czołgów. 12 czołgów lekkich, dara. Stary, I'm going to help you now. Tym razem no one gonna... Dobra, przestanę gadać po angielsku, kurna. Po prostu tym razem... Gin, kurna, Niemcy! No nie, gadajcie, że... No czemu go nikt nie trafił? No ja je chyba jedyny jako puszuję. Jako jedyny puszuję w tamtą stronę. O, chwila, panie czołgu. Czekaj, pan, ja też muszę. Aha. Ty kurna gnoj, umieraj. Dobra, zatpiłem już paru. O kurczę! Trochę zlamili. Dobra, wszyscy idziemy puszować. To jest zarąbiście, patrzcie. Ta brygada pancerna. Normalnie jak z tych starych filmów, aż mi się kurna przypomina takie Bitwa o Ardeny, albo co tam jeszcze było, taki jeden taki ciekawy film. Kurczę, zapomniałem, było, dużo było w tych filmów drugowojennych, które sobie oglądałem. W Ruku Bram, to mówiłem o tym w ostatnim odcinku. To też jest fajny film, akurat tam był ZSRR, a nie Ameryka, ale też ciekawy film. Polecam. To był jeden z moich ulubionych filmów w tamtym czasie. Znaczy nadal to są moje ulubione filmy, ale no. Już tak nie oglądam. Ale ponieważ będą wakacje, to się wszystko obejrzy naraz. I w Ruku Bram, i Bitwa o Ardeny, i co tam jeszcze, Bitwa Anglii. O ile będzie na to czas w ogóle obejrzeć. Łe, dobra, proszę. Dobra. Kto ma więcej amunicji? No. No i na co to było, dara? Wszyscy mamy niemieckie uzbrojenie. Widziałem Niemca. Widziałem go. Dobra, czyli teraz jest atak na C1, dobra. Okej, tamci spróbują utrzymać do 4, a później rozpoczniemy ofensywę na drugą stronę. Zatrzymaj się, bo to będzie...
Kurczę, chciałem na Niemca zrobić kurna z ramienia, ale mi wygląda... Jest! Zabezpieczono C1. Czyli tak, zabezpieczyliśmy C1, czyli teraz idziemy na D4. Ja na D4. Zaraz cała pancerna brygada zaraz przejdzie tutaj. A, przecież jest wejście na górę, ale na głupi jestem. Zaczekajcie, muszę znaleźć tylko to przejście na górę. I teraz znajdź pan kurna przejście na górę. O, tu jest. Muszę to wziąć, proszę, ich tu nie ma. Super, zniknęła. No było tutaj kurna, już nie ma. O, daję. Dobra. Wszystko się powoli wyleczy. O, shoot. Widzę tam nieprzyjemności. Jak nic tutaj będzie trochę żołnierzy. Kurna, już myślałem, a przecież jak to? Możliwe, że ja go nie... Dobra, zaraz, czekajcie. Teraz, kiedy wiem, gdzie on jest, to mogę zaraz tam pójść, teraz. I go dostać w swoje łapska. Słyszycie? Słyszę? Tak, jedzie! Nasza pancerna brygada. Josekanna, a widzę Josekanna, widzę, że tutaj już się trafił na tego gościa. A chyba nie trafił? Chyba nie. Coś mi się wydaje, że nie trafił na tego gościa jeszcze. Ja pójdę z nim. Albo z nią, nie wiem. Ale pójdę. Bo czuję... Znaczy, dalej, nie będę mówił bezpiecznie, bo w ostatnim odcinku, że będę mówiłem, że jak czuję się bezpiecznie, to dostałem... Wait a minute. Później zacząłem. Mam jakieś... Dobra. Rozpoczyna... A skąd się tu apteczka wzięła? No nic, nieważne. Chcę zrobić mały rekonesans w tamtą stronę. Pójdziemy lasem. Dzięki temu przynajmniej spotkamy mniejszy opór. O kurczę, widziałem. I saw that.
mamy amunicję. Trochę gości załatwiliśmy. I rozpoczynamy dalszy szturm pancerny. No i brygady. Ale jest tutaj... Dara. Widzę, że nam dwa czołgi zostały, a nie, więcej jest, Dara. Na szczęście nasza pancer... Ej, jak my zaraz ich rozgromimy? No, to już jest ich ostatni bastion. Jak tutaj im się nie uda, to już oni po prostu stracą w ogóle wszystko. Ej, no dajcie mi, proszę, dajcie mi wejść w auto, ja chcę być przy tym momencie. Au, dostałem z... A, Dara, oni są w lesie, haha. Nie da za... Moment, it's a moment. Just a moment. Pojedę z tobą. Pojedę z mypa moj las. Okej. Okay. Dosyć dziwaczne imię, ale okej. Okay. Yes, I hear what you're saying. Dobra, wyskoczę. Co? No co? Co? I'm recording, just a moment. Niemcy tracą swój ostatni punkt. Dobra. Tak, bardzo dobrze, tak. I tak, oto... Wiem, chwila, no nagrywa. No. No i widzicie, tak, takie jest życie youtubera. Raz można, a raz nie. Dobra. Widzowie, udało się. Kolejne miejsce zdobyte. Odcinek nawet nie trwał, kurna, 40 minut jak ostatnio. Wszystko naprawimy. To co, widzowie, to na tyle w tym odcinku. Udało nam się. We made it. Chociaż nie było łatwo. Zobaczmy w ogóle... No to widzowie, byłoby na tyle w tym odcinku. Zdobyliśmy ostatni punkt. Myślę, że to jest dobry znak. Tylko czekajcie, spojrzę sobie tutaj na jedną rzecz. Ten nie ma chyba... A, ten ma nowe farby, okej. Okay. Jeszcze jakiś trzeba... Pierwsza krew. Jest to chyba bardziej wytrzymałe, pewnie, że myślę, że powinien zrobić. A, czyli okej, Dara. Czekaj, dać wytrzymałość, czy może Dara? Niech będzie to padlinożerca, będzie miał trochę amunicji przynajmniej. Będzie zbierał amunicję przynajmniej z wrogów. Tyle będzie dobrze. No to co, widzowie, to by było na tyle w tym odcinku. Udało nam się zdobyć kolejne miasto. Portsmouth. Zaraz, jak to jest zdobyte? Oj, no, koniec już. Ja robię Portsmouth. Teraz... I o co robiłem atak, zaraz sprawdzę sobie potem. Ale ogólnie to będzie tyle na w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeśli wam się odcinek spodobał, to wbijcie łapkę pod tym odcinkiem w górę. I oczywiście subskrypcję na moim kanale, aby być na bieżąco z filmami i pomóc w... Szymon, no mi to zanieść. Nawet nie można się pożegnać z widzami i kurna ten, już. No dobra, mam nadzieję, że się podobało. Jak mówię, łapka w górę, subskrypcja na kanał, jeśli wam się film podoba i chcecie więcej. I do zobaczenia, trzymajcie się. Ciao.